Mamy do czynienia od dawna z takim regularnie pojawiającym się symptomem choroby, który nazywamy chorobą brukselską. Polega to na tym, że rozmaite osoby o nieco słabszym charakterze, które trafiają do Europarlamentu, popadają w taki stan właśnie pewnej niedyspozycji politycznej. No i wydaje mi się, że mamy z czymś takim do czynienia. Pan poseł, europoseł Ujazdowski od dłuższego czasu wyrażał rozmaite swoje wątpliwości co do linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. No a konsekwencją jest dziś deklaracja o opuszczeniu partii. Został wybrany europosłem, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Honor wymagałby oczywiście rezygnacji z mandatu teraz, ale obawiam się, że takiej informacji nie będzie i że opuszczając partię i opuszczając swoich wyborców, Ujazdowski pozostanie na tej lukratywnej posadzie. Ta jego decyzja tak naprawdę nie jest dla nas zaskoczeniem, ale też uważamy, że nikt, kto poważnie traktuje swoją rolę w polityce, takich rzeczy nie robi. Jeśli macie zastrzeżenia co do funkcjonowania partii, to z całą pewnością media nie są pierwszym forum, z którymi tymi wątpliwościami trzeba się dzielić, czy powinno się dzielić, tylko kierownictwo partii. Kultura polityczna, którą tak często powołuje się pan poseł Ujazdowski, wymagałaby tego, żeby o problemach czy o swoim niezadowoleniu rozmawiać z kierownictwem partii, a nie bezpośrednio z mediami.